Na początku marca odbyły się rozmowy pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a PJN-em. Czy chciałby pan, żeby te osoby wróciły do PiS-u? Po pierwsze odniosę się do tego, o czym pan powiedział. Jest pewien efekt świeżości zawsze, kiedy powstaje jakaś nowa formacja polityczna. Ten efekt świeżości powoduje, że media są przez jakiś czas zainteresowane tym, co ma do zaproponowania dana formacja, stowarzyszenie, organizacja polityczna, jakbyśmy jej tam nie nazwali. Ale to jest efekt, który się wyczerpuje. Po jakimś czasie się wyczerpuje i jeśli nie idzie w ślad za tym żadna atrakcyjna oferta programowa bądź personalna, to po jakimś czasie pozostaje tylko i wyłącznie no, pewna pustka. Pozostaje, wiemy, że jakaś organizacja istnieje, ale powoli zainteresowanie tym nowym tworem politycznym zanika. Tak było w wielu różnych przypadkach. Mieliśmy Partię Demokratyczną, mieliśmy SDPL, różne organizacje, które zanikały. Niestety sondaże pokazują, że w przypadku PJN-u jest bardzo podobna tendencja, coraz niższe, coraz mniejsze poparcie, coraz większe problemy z tym, żeby zainteresować, zwłaszcza w terenie, zwłaszcza tutaj u nas, czyli w pewnej odległości od centrum politycznego, jakie jest w Warszawie, zainteresować ludzi tym, żeby zechcieli budować takie struktury, żeby zechcieli tworzyć nową partię, jaką jest PJN. Myślę, że do wyborów może się pojawić sytuacja, w której to środowisko zacznie się rozpadać, kruszyć, być może będzie chciało wracać do Prawa i Sprawiedliwości. Uczciwie odpowiem, że dzisiaj jeszcze za wcześnie, żeby o tym rozmawiać poważnie, musielibyśmy ustalić pewne warunki dla tych, którzy takie plany czy takie zamiary mają. Nie może być tak, że po takim ciosie, jakim działacze PJN-u zadali Prawu i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim kandydatom w wyborach samorządowych, którzy startowali z Prawa i Sprawiedliwości, po takim ciosie, jakim został zadany, żeby dzisiaj bezwarunkowo przyjmować ich z powrotem w nasze szeregi, musiały być pewne warunki spełnione. Jakie? Nie wiem, ponieważ na serio nie braliśmy jeszcze pod uwagę powrotu tych ludzi do Prawa i Sprawiedliwości. Mówiąc o tym, że zadany został cios, chcę powiedzieć, że w wyborach samorządowych zwrócenie się przeciwko swoim koleżankom i kolegom, którzy akurat startowali, którzy poświęcali cały swój czas, energię, środki finansowe na to, żeby dobrze wypaść w wyborach samorządowych, a spotkało ich takie zaskoczenie ze strony PJN-u, który obrócił się przeciwko nim, który zaczął ich krytykować, to zasługuje na bardzo, powiedziałbym, poważne wyrazy dezaprobaty czy krytyki z naszej strony i my o tym nie zapomnieliśmy do dnia dzisiejszego. Wiemy, że spotkała nas duża przykrość i duży zawód ze strony tych, którzy odeszli do PJN-u.